Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w dzisiejszym programie chciałem omówić temat związany ze zmianami klimatu w Europie i tutaj w Afryce, gdzie jesteśmy koło Afryki w tej chwili na Wyspach Kanaryjskich. A więc, jak Państwu wiadomo, zachodzą w Europie zmiany klimatyczne i to na wielką skalę. Ja z mojego doświadczenia powiem, że byłem tutaj już w zeszłym roku w tym samym miejscu o tej samej porze i temperatura była kilka stopni niższa niż w tej chwili. W tej chwili mamy upał 28-stopniowy tutaj na Wyspach Kanaryjskich, na północnej Teneryfie i jest 12 listopad. Także widać gołym okiem zmiany, które zachodzą tutaj w klimacie, jak również w Niemczech. Po prostu jest brak opadów w całej Europie i nawet w Polsce te opady nie są tak częste, jak były kiedyś. Jest to powiązane z ociepleniem klimatu. Nie tylko tutaj w Europie, a również w Azji. Po prostu idą duże ilości CO2 w atmosferę, które powodują efekt cieplarniany i ociepla się generalnie klimat na całej kuli ziemskiej. Za to winę ponoszą rządy danych państw. Po prostu oni nie zmieniają polityki, prowadzą politykę, żeby po prostu zniszczyć tą ziemię, po prostu zniszczyć ten klimat, zniszczyć to środowisko. Dlatego mamy takie wielkie tajfuny, wielkie cyklony, które nawiedziły ostatnimi czasy właśnie Filipiny, Indonezję, jak również południowe Chiny. Właśnie od tego te zmiany klimatyczne będą się z roku na rok pogłębiać i niedługo po prostu będziemy sadzić jabłka na Grenlandii z tego względu, że po prostu klimat się będzie bardzo, bardzo ocieplał. Już w tym roku była temperatura latem w Polsce 40 stopni, a w niektórych miejscach była nawet dochodziła ponad 40 stopni Celsjusza. Także chciałem tylko powiedzieć to, że musimy coś zrobić razem, musimy coś zrobić razem, by spowodować, żeby rządy danych państw wysłuchały nas, żeby po prostu ta sytuacja jakoś uległa zmianie, żeby były samochody, które chodzą nie na benzynę i nie na ropę, tylko po prostu, żeby były zastąpione to na przykład sodą, albo żeby były samochody elektryczne. I w tym momencie chciałem Państwa tutaj serdecznie pozdrowić z Playa de San Marcos na Teneryfie. Serdecznie pozdrawiam tutaj właśnie z plaży San Marcos i do widzenia.